Pieniądze uzyskane z programu inwestycji strategicznych trafią do 4 suwalskich szkół podstawowych. Z tego w 2 szkołach obiekty są już wyłączone. Szkoła podstawowa numer 10 i basen nie funkcjonuje. Szkoła podstawowa numer 7, trochę większy tam orlik, też nie funkcjonuje. A wobec tego możemy powiedzieć, akurat w czas te pieniądze uzyskaliśmy. One pozwolą właśnie zająć się remontem tych obiektów i stworzyć dobrą, atrakcyjną, nowoczesną infrastrukturę do uprawiania sportu przez naszych najmłodszych mieszkańców, ale będą służyć nie tylko dzieciom i młodzieży uczęszczających do tych szkół. W szkole podstawowej numer 5 powstanie cały kompleks stadionowy. Bo będzie i boisko pełnowymiarowe do piłki nożnej, i będzie boisko do piłki plażowej, i bieżnie, i rzutnie, i zaplecze sanitarne, i trochę trybun, to całe osiedle Północ będzie mogło z tego obiektu tutaj korzystać. Mając zagwarantowane środki, można szybko przystąpić do działania. Najdłużej prawdopodobnie potrwa realizacja pływalni przy dziesiątce. W ciągu półrocza pierwszego opracować dokumentację, uzyskać pozwolenie na budowę i w drugim półroczu przyszłego roku przystąpić do odbudowy. Ten kompleks szkoły podstawowej numer 5 ma dokumentację, mam tu przed sobą projekt wykonawczy, dokumentację techniczną, czyli możemy z marszu ogłaszać przetarg, panie dyrektorze, wyłonimy firmy i też tam nam to zajmie ponad rok, bo w ciągu roku nie będziemy w stanie. No oczywiście te 2 boiska w szkole podstawowej numer 2 i w szkole podstawowej numer 7 to jest mniejsze zadanie inwestycyjne, także myślę, że dobrze, gdybyśmy mogli uporać się z tymi zadaniami i 1 września przyszłego roku młodzież mogłaby korzystać już z odbudowanych boisk. Pierwotnie Suwałki złożyły zupełnie inny projekt. Włodarzom miasta najbardziej zależało na dokończeniu budowy tzw. trasy wschodniej. Ta ostatecznie zmieniona decyzja niemal pogrążyła szanse miasta na uzyskanie wsparcia. Suwałki były zagrożone tym, że w ogóle środków nie dostaną, dlatego że nie złożyły tak naprawdę wniosku zgodnego z ogłoszeniem, znaczy nie było tego mniejszego w tej pierwszej kategorii, mniejszego wniosku i moje zabiegi pierwsze polegały na tym, że Suwałki w ogóle dostały cokolwiek. Myśleliśmy z panem prezydentem, że można będzie podzielić ten wniosek złożony, taki był etap tych negocjacji, na 2 części, no żeby ten mniejszy wniosek był, bo były to dane progi, prawda? Suwałki nie złożyły tego pierwszego progu, wniosku do pierwszego progu. No ale się okazało, że podzielić tego nie można. No i wtedy było pytanie, Suwałki otrzymają, czy nie otrzymają. Wtedy pojawił się pomysł, by złożyć drugi wniosek, który ostatecznie przeniósł miejskiej kasie niemal 30 milionów złotych. Podczas wtorkowego spotkania z mediami poseł Jarosław Zieliński zapowiedział również kolejny nabór projektów. W tym roku jeszcze będzie jedna, na gwiazdkę, będzie jeszcze jedna edycja, 2 Polskiego Ładu i na pewno już władze miasta, pan prezydent, wspólnie będziemy się zastanawiali nad tym, bo przecież chodzi o to, żeby potem to popierać, rekomendować, pozytywnie opiniować. No, jakie wnioski powinny być złożone do tej następnej edycji i kolejnych edycji? Moim zdaniem, jestem o tym przekonany, to dlatego o tym mówię, ta decyzja otwiera następne możliwości i będziemy starali się w ramach Polskiego Ładu, który jest ogromnym projektem rozwojowym, z tego jak najlepiej skorzystać. Miasto raczej nie wróci do pomysłu poszukiwania wsparcia budowy trasy wschodniej w programie inwestycji strategicznych. Jak się dowiedzieliśmy, sporządzony został wniosek o dotację z Ministerstwa Infrastruktury. Został on wysoko oceniony i zakwalifikowany do dalszego procedowania przez ten resort, poinformował nas Kamil Sznel. Termin zakończenia oceny wniosków i ich kwalifikacji do realizacji póki co nie jest znany.